know who we are. Hunter? Let's go. Echo? Hyperdrive's online. Tick? Prepping to jump. Wrecker? Let's blow something up. Yeah! And Crosshair? Your move. We're all you need. What do you say, kid? You want to come with us? How can I help? Hey, hey. Widzieliście trailer serialu Bad Batch? Poza wieloma ciekawymi rzeczami, jakie tam zobaczyliśmy, to chyba największe zainteresowanie wzbudziła pewna nowa postać, którą tam zobaczyliśmy. Jasnowłosa Omega, która najwyraźniej zaprzyjaźniła się z członkami oddziału 99. Kim była Omega? Zapraszam na materiał z kilkoma teoriami. Zatem zacznijmy od podstaw. Postać wprowadzona w trailerze, która zapewne odegra istotną rolę w serialu, jest w samej zajawce przedstawiona jako dzieciak. Tam się zwracają do niej jako kiddo. Niemniej w napisach, jakie możemy włączyć do trailera, postać ta jest identyfikowana jako właśnie Omega i określana zaimkiem she, czyli jej płeć to kobieta. Interesujące. Jak można się domyślić, oglądając trailer, Omega spotyka członków oddziału 99 na Kamino i jest ona, jakby to nazwać, fanką tego oddziału. Bez problemu wymienia imiona członków Bad Batch, a potem widzimy, jak najwyraźniej dołącza do oddziału. Przyznaje się bez bicia, że od tego czasu myślę, kim ona może być. Może też jest odmieńcem i dlatego znajduje wspólny język z Clone Force 99? Pierwsza hipoteza, jaką można wysnuć, jest bardzo prosta. Omega to zmodyfikowany, żeński klon Jango Fetta. Oczywiście przez zmodyfikowany rozumiem tutaj, że nie musi być koniecznie celowo zmodyfikowany, wiecie. Może po prostu miała defekt, tak jak reszta Clone Force 99. Dlatego Omega od razu czuje więź z tym oddziałem, bo także jest klonem, w którym doszło do jakiejś mutacji. I dlatego na przykład wyszła dziewczynka, dajmy na to. Za tą hipotezą przemawia też fakt, że można doszukać się podobieństw między rysami twarzy Omegi i na przykład młodego Boby. Poza tym kilku innych youtuberów analizujących trailer serialu Bad Batch przekonuje, że akcent Omegi i sposób wypowiadania pewnych słów jest podobny do sposobu, w jaki wypowiadają się klony. Okej, tutaj wierzę na słowo, bo nie mam aż tak czułego ucha, aby to samemu wyłapać. Hipotezę o tym, że jest to klon Jango, można jeszcze rozbudować. Chodzi o imię tej postaci. Omega to, jak zapewne wiecie, nazwa ostatniej litery alfabetu greckiego i myślę, że symbolika tutaj jest jasna i niezbyt skomplikowana. Może zatem Omega to ostatni klon, jaki udało się wyprodukować z DNA Jango? Jak wiemy z serialu Clone Wars, oryginalny materiał genetyczny dawcy wyczerpywał się, a nie dało się wykonać klonowania z materiału pochodzącego od klona, takiej wiecie, kopii z kopii. Mówiłem o tym w filmiku na temat tego, dlaczego Imperium nie używało klonów. Zerknijcie, po prawej stronie jest karta. Zatem być może Omega to ostatni klon, jaki udało się wykonać z materiału genetycznego dawcy, a może po prostu Tarkin wstrzymał produkcję klonów, stwierdziwszy, że wcielanie do wojska poborowych jest tańsze i właśnie Omega stanowiła ostatnie dzieło klonerów z Kamino. Skoro jest klonem Jango, to czy ma wszczepiony chip jak pozostałe normalne klony? Czy prędkość jej wzrostu została zmieniona jak w przypadku klonów służących w wojsku? Czy może modyfikacja ograniczała się tylko do płci, a cała reszta jest niezmieniona jak w przypadku Boby? Jest też inna hipoteza. Jak wiemy, głównie dzięki serialowi Mandalorian, Palpatine pracował nad klonowaniem istot czułych na moc. Z tego, co jak na razie wiadomo, nie dało się tego zrobić, no, przynajmniej w teorii, ale Sidious bardzo pragnął, aby to się udało. Szukał sposobu na takie klonowanie. Opracowanie metody tworzenia klonów Jedi miało dwa cele. Po pierwsze, po co mieć armię klonów czy tam szturmowców, jak można mieć armię czułych na moc posłusznych jednostek, na przykład z wszczepionym chipem, który gwarantował posłuszeństwo? Od razu prowadzenie wojny byłoby łatwiejsze. Ale przede wszystkim Palpatinowi chodziło o to, żeby opracować możliwość sklonowania siebie. A kto, jak nie świetni klonerzy z Kamino, mieliby możliwość opracowania technologii klonowania istot czułych na moc? Może zatem próbowali i Omega jest owocem tych prób. Jak widzimy w trailerze, najwyraźniej Tarkin każe ścigać Bad Batch. Dlaczego? Czy tylko dlatego, że mają kłopoty z wykonywaniem rozkazów, czy może z jakiegoś innego powodu? A może skoro Omega jest ważna, na przykład jako klon czuły na moc, to członkowie Clone Force 99 zechcą ją uratować i się nią zaopiekują?
Co prawda motyw z opieką nad czułym na mod dzieckiem już przerabialiśmy, że wspomnę choćby o motywie Ezry w Rebeliantach, a tym bardziej przypomnę o motywie, na którym bazują pierwsze dwa sezony serialu The Mandalorian, gdzie najemnik i łowca nagród musi się opiekować Grogu, czyli Baby Yodą. Jak wiemy, Gwiezdne Wojny lubią ponownie wykorzystywać pewne motywy i rozbudowywać pewne znane już wątki. Niemniej, jeśli miałbym się zakładać, to raczej serial tą drogą nie pójdzie. Jest jeszcze jedna hipoteza na temat tego, kim jest Omega i pewnie właśnie po to, aby ją poznać, postanowiliście zobaczyć ten filmik. Zwróćcie uwagę na włosy dziewczynki. Nie przypominają wam włosów w młodszej wersji Palpatina w czasach, jak był jeszcze senatorem? Wiecie, znowu Star Wars lubią dawać rozmaite wskazówki i ujawniać motywy, a fani na takie domysły się łapią i kontynuują wątki w licznych swoich dyskusjach. Może zatem Omega to ostateczne dzieło, stąd imię, i jest to klon Palpatina? Oczywiście, pewnie zwrócicie mi uwagę, przypominając, że przecież płeć się nie zgadza. Omega jest dziewczyną, a Palpatine, jakby nie było, facetem. Ale w sumie, co to szkodzi? Palpatine chciał być wieczny i być jakby ucieleśnieniem ciemnej strony mocy. Było mu pewnie wszystko jedno, jaką płeć przyjmowałby po rezurekcji jako klon. Był ponad to. Pragnął jedynie potęgi. Czy zatem Omega może być klonem Palpatina albo tworem, który pośrednio ma doprowadzić do sklonowania Imperatora? Bardzo możliwe. W końcu obecnie Gwiezdne Wojny muszą jakoś doprowadzić historię do punktu, w którym widzimy ją w epizodzie 9. Jak widać, Mandalorianin idzie nieco w tę stronę, ale cała sprawa z próbami klonowania Imperatora musiała zacząć się na długo przed czasami oryginalnej trylogii, aby jakoś zretkonować to głupie stwierdzenie z epizodu 9, że Palpatine w jakiś sposób wrócił. We've decoded the intel from the First Order spy, and it confirms the worst. Somehow Palpatine returned. Twórcy Star Wars będą próbowali pokazać, że wiele wydarzeń zbiegło się na taki, a nie inny powrót Imperatora w Rise of Skywalker i to nie było to jakoś wrócił, wiecie. Tym bardziej, że zarówno Bad Batch, jak i Mandalorianin mają tego samego współtwórcę, czyli Filoniego, a on dąży do tego, aby jego dzieła się wzajemnie uzupełniały. Czy zatem możliwe jest, że oddział Bad Batch dowiedział się o prawdziwym przeznaczeniu Omegi, być klonem Palpatina albo nośnikiem, do którego za jakiś czas przeniesie się jaźń Imperatora i postanowili zabrać dziecko i zdezerterować? Tarkin zaczął ich ścigać? Dajcie znać, co myślicie o tej teorii. Komentarze są oczywiście do waszej dyspozycji. Bardzo jestem ciekaw, może wam uda się wysnuć jeszcze jakieś własne teorie na ten temat. Tymczasem wpadnijcie na osus.pl, gdzie możecie dowiedzieć się masy rzeczy o Star Wars, wpadnijcie na nasz serwer Discord i oczywiście na fanpage'a i grupkę Rycerze Osusa na Facebooku. Uważajcie na siebie, szanujcie siebie nawzajem i pamiętajcie, żeby się często uśmiechać. Niech moc będzie z wami. Pa, pa.